Witam serdecznie na kanale Isildur Necrox Games we vlogu poświęconym grze Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. W tym odcinku powiemy sobie o pozyskaniu naukowca, który dysponuje patogenem na tą infekcję, na którą natknęliśmy się w naszym Mother Base. Rozstrzygnąłem też problem na razie tak docelowo o montażu samych tych scen walki w ten sposób, że wykorzystałem troszeczkę moc software Radeon Software, żeby wyboostować opcje procesora i grafiki. No i póki co wszystko śmiga. Czekam też na ten procesor, o którym wspomniałem, ale to dopiero jeszcze 2-3 dni, zanim tutaj się u mnie zjawi. I zrobimy też takiego vloga serwisowego poświęconego montażowi procesora w moim blaszaku, ale nie wyprzedzajmy biegu tych wydarzeń i wypadków. Zapraszam serdecznie na kolejne wejście ze mną, z Isildurem. Tak zwany short topic, czyli po prostu krótka piłka, poradnik według Isildura, jak sobie radzić w czasach pandemii w Mother Base. Hej! Lecimy sobie kontynuację. No, teraz chwilkę trzeba poczekać, aż zaczyta wszystko. Zobaczymy, jak to będzie ładnie, fajnie funkcjonować teraz po tych moich takich autorskich usprawnieniach mojego blaszaka. No cóż, póki co działa, nie zapeszajmy. Skończę. Epizod 28, epizod 28, Code Talker. Starring Punish Venom Snake. No wiemy tyle, że gdzieś ukrywa się w jakiejś wiosce tu w pobliżu. Tam mnie nam zaraz śmigłowiec dowiezie szczęśliwie. I gdzieś tu w tym obszarze ukrywa się w jakiejś wiosce. Mamy do niego się tam dostać, dowiedzieć na temat patogenu lub po prostu go zabrać i wyekstraktować, czyli wysłać do naszej Mother Base. No dobra. Tym się teraz zajmiemy. No i hej, jedziemy sobie to zadanie. Jak już mówiłem, mamy tutaj do odbicia gościa o kryptonimie Code Talker. Jakiś ważny jegomość. Ktoś, kto wie, jak ten patogen pozyskać na potrzeby po prostu naszych wywiadowców, naukowców z naszej Mother Base, aby mogli rozpocząć pracę nad odwróceniem tego całego cyklu zawirusowania mojej załogi, moich żołnierzy, dzielnych wojowników i zawodników z mojej zabawy w Mother Base i tak dalej, szeroko rozumianej przygody Solid Snake, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Jeszcze około kilometra, jak chwilkę to przytnę, tam podkopsam sobie bliżej tej ich bazy i zaraz się widzimy, bo to nie będę robił całego odcinka o tym, jak tam sobie idę i przemieszczam. Dobra, mordeczki, ocelot nam tu nawija, że to może być jakaś pułapka czy coś w tym guście, ponieważ nie ma żadnych śladów wrogich jednostek. Powinny być jakieś patrole, jeżeli byłaby to lokacja. No, ja też, jakiś wątek fabularny, pchnęliśmy tutaj do przodu troszeczkę i pojawia się mgła. I ci szeroko rozumiani tutaj, ci kolesi od Cyphera, walczący w tej mgle, na pewno się tu też moim zdaniem zjawią prędzej czy później. No dobra, jedziemy. Zobaczymy, co tam dalej się nam tutaj wybarani. Tak, mi też się to nie podoba, rewolwerze. Lecimy sobie dalej
tym tak zwanym short topic. Krótki temat, krótka piłka. Jeszcze w załodze snajpera jakiegoś. Nie może być. Co ty nie powiesz, ja nie wziąłem ze snajperki, tylko mam kurde ze sobą. Mówi, że to Cypher za tym stoi, bo to są jego oddziały, ci wojownicy Mest i tak dalej. A ja akurat nie wziąłem na akcję snajperki, tylko sobie wziąłem broń szturmową z celowniczkiem takim dystansowym i jak widzicie bazukę. No nic, może jakoś się uda ich rozdupić bazuką, no nic. Zobaczmy. No sobie od razu wrzucę naszą bazukę Grom. Tylko z pozycji leżącej nie wykorzystam bazuki właśnie, więc dobra, zobaczmy gdzie oni tam są. Jeden tu. A jedną bazuką. Kurde, zacząłem wycelować, on dobry jest. Skurczybek już tu idzie. Ja się podnoszę, muszę zmieniać pozycję. Też za tym wzgórkiem nie mogę siedzieć cały czas. Zobaczmy tak, jak się podniosę, wymierzę typa. Zniknął. Taki mam zamiar, koleżko. Posłałem bazukę, ale zobaczymy czy z efektem, czy bez. Muszę naładować jakoś moją bazukę, cholera. Naładowana. Teraz dupię ich bazuką, zobaczymy jak wyjdzie. Ładujemy. Łatwuj! O kurde. Zobaczmy, ta psylu ich tam jest. Dobra, wszystko trybi. Bazuka się sprawdzi. Restart from the checkpoint, please. Oh no. Kurde, nie spodziewałem się. Podejdź jeszcze w obszar tego kurwa zaczytania, zaczytania się tej cutscenki w ogóle, bo przed checkpointem jestem. Zróbmy tak. Skip cutscenes. Oh no. Muszę skupić na jednym najpierw, załatwić jednego, a potem jechać kurde kolejnych typów dojechać. No, berwa. Co nie nabiłem bazuki, cholera. Już po mnie, cholera. Ja pierdolę. Co łatwiej w ich kurcze w tym ułatwieniu formy Chicken Hat. Odpalę sobie. Nie będą mnie przynajmniej widzieć na tyle. No cóż tam, raz na jakiś czas. Do tych
trudniejszych zadań wyekwipujemy sobie Chicken Head. Stealth Assist. Got a bad feeling about this, niggas. A wejdę sobie na, od razu na przypał tutaj. Się to zaczytuję. No, od razu tę scenkę wywalam, już widzieliście. Skip. Cypher is behind us. Pierdykane Cyphery. Może jakoś się tam przedostanę. Wreszcie mi wywaliło neta, jejku. Dobra, ale jakoś działa to. Chyba do takich potyczek typu cutscenes nie są potrzebne jakieś tam specjalnie połączenie z netem na chwilę obecną. To ciekawe, jak oni mnie widzą, jak ja mam chicken hat, cholera. Okej, tam na przypał lecimy. Jak się okazuje, to wszystko działo Cyphera i jego ludzi. Cała ta pandemia, teraz oni nie chcą dopuścić, abym odzyskał tego Code Talkera, czyli tego gościa, który ma dostęp do patogenu, który może uratować życie moich członków załogi i wszystkich zainfekowanych osób w Mother Base. Taktykę mam taką, podjeżdżam, walę bazuką, poprawiam tą moją pepeszą unarkiem, przerobionym przeze mnie troszeczkę. Sobie dajmy to, peks. Zobaczę, czy go stąd dziabnę. A tak już teraz. Oberwał. Mniejszy przypał jest po prostu tym stłumikiem i tak od razu nie będą uciekać, znikać i robić nie wiadomo jakich tam problemów. Kurde, namierza mnie? Pierdzielamy. Ej, teraz mnie ten wyczaił. Kurde, molno. Chyba wiemy. Kurde, jakoś żyję. Mam stealth assist, ale jakoś sobie radzę. Nago rozdupię cię. Ładuje. Ten mnie tu wymierzył, frajerzyna. Jeszcze chwilę i by było po mnie. No nic, teraz z tamtej strony ktoś się podkrada. Zmieniam pozycję. Dobra, znowu się przesiadł. Siądę jednemu na dupie, zniszczę jednego i tak po kolei zamierzam ich tutaj wyeliminować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurde, już mnie ktoś wyczaja. A tu niewiele mam teraz pola manewru. Jeszcze z tej mańki podszedł jakiś typer. Już widzę celownik na sobie. Dobra, skitram się może jakoś i spróbuję się dostać bliżej tych zabudowań. Skitram się i spróbuję podejść bliżej zabudowań. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze supresor, dobra, damy sobie tak, tak, pyks, biodetekcję. I tak już przypał mam, to sobie zobaczę chociaż gdzie oni będą. Według detekcji, czy to są jakoś jakieś organizmy żywe, czy jakieś inne psiesiurki, za przeproszeniem. Jadę go, póki mam go w obszarze. Muszę korzystać z przewagi terenowej, bo oni mnie tu wszędzie pod każdym kątem prześwietlają, namierzają inne tego typu bajery. Dobra, znów robię detekcję. Zróbmy tak, quick, biodetekcja.
wskoczył tam w sufit gdzieś, czy gdzieś wyżej. No to ciekawe też taki glitch, bo tu Stealth Assist chyba nie działa na tym, jak mam misję taką główną, fabularną. O kurde, ale mnie podeszła szmata. Muszę się gdzieś jeszcze skitrać, bo chcę mnie wystawić na te ich ostrzał. Tu mnie podchodzi koleżka, widzę, że się zbliża. Przybyki mają rozmach. Wyczaili moją pozycję, muszę ją zmienić. Wszyscy zmienią pozycję po prostu, no bo cóż, tam się już z jednym potykam, drugi podchodzi. Sprycia, że zróbmy tak, grom 11 pyk. Stanę sobie na chwilkę, wymierzę tylko ryzykownie. Strzelił. Dobra, ja teraz odpalam rampę. Tak nie przeładuję, ale wstanę, przeładuję. Ej kurde, no już mnie ktoś namierzył, jakiś łebas. Się zdąży podleczyć. Podleczamy. Zmień pozycję, Snake. Ajajaj, motam się. Sztymendo. Tam jest ty. Dobra, lecą tu. Lecą tu. Dobra, jest trochę wolnego terenu, ja zmieniam pozycję. Dobra, tam gońcie się. Jak biegnę, to mnie nie trafi. Tutaj mnie zaś trafi, wstawaj. Szlak nie trafi z nimi. Podchodzę ich pozycję też. Dobra, niech walą. Ja mam swoje zadanie tam. Aż zniknę im z oczu, przynajmniej na razie. Walkę nawiązałem, ale jest nierówna, bo jest czterech snajperów, a ja jeden, no. I jeszcze mi Stealth Assist nie działa. Nawiązałem potyczkę z nimi, ale jest to walka nierówna, bo ich jest czterech, a ja jestem sam po Lendery. Więc jeszcze jakichś czterech snajperów, nie wiadomo skąd wziętych, jakichś kurde kozaków. Na jednego, któremu jeszcze Stealth Assist nie działa. Run to, niggas. No, dał się jakoś odkopsać od nich na taką odległość, że przynajmniej te snajperki nie będą działać. Spróbuję jeszcze jakoś później się z nimi... porachować, ale... Miejmy nadzieję, że... będziemy mieć wówczas my przewagę jakąś, no, jakąś kompą. Tak, że to przemyśleć, jak się tam dostać, jak to wszystko tutaj sobie działać, żeby nie zniweczyć całego planu, po prostu on zarobi kulkę, jak się tu narobi jakiś, zrobi się jakiś przypał, to go sprzątną, nie będzie jak dostać się do tego patogenu, więc trzeba to przemyśleć. Teraz się dowiemy, jak wygląda pozycja terenu. No, Stealth Assist, miejmy nadzieję, że tutaj będzie działał na zwykłych tych przeciwników, bo na tamtych wojowników Cyphera Stealth Assist jakoś działa niespecjalnie. Ale to chyba już jest takie ustawienie odgórne. No nic, zobaczmy, czy podejdę moim Stealth Assistem troszeczkę bliżej. No przynajmniej na razie działa, nie widzą mnie jakoś specjalnie, nie alarmują. Więc będzie trzeba zinfiltrować tą bazę. Już mi jakiś typer wyczaił, jeszcze nie wie, co to się dzieje. Idzie sprawdzić, drugi za nim podąża. A ja muszę sobie jeszcze, że tak powiem, chyba zamontować nowy supresor do broni, bo
Ten mi się już skończył i będę robił hałas. Te już są od razu w trybie takim bojowym, więc trudno. Mogą znać miejsce przebywania celu naszego zadania, ale nie mają jakichś dokładnych informacji, też tak on podejrzewa. Już są w stanie takim poinformowani na temat poczynań bojowych, bo dostali komunikaty, więc na pewno już stealth assist się też nie przyda, chociaż jest wyekwipowany, to mimo tego. No jest ich tu, jak widzicie, jak kurczę, jak pszczółek w ulu. Ale jakoś sobie damy radę, podchodzę bliżej. To już większego przypału nie będzie, tak czy inaczej, więc miejmy taką nadzieję. Zastanę, czy tu wejdę z tej manki. No, ciężko będzie tam podejść w ogóle do nich teraz. No zobaczmy, kto się tu wychyli do nas. Ci dwaj się czają, podchodzimy. No, taki mam plan, jeden one by one, że tak powiem, a potem hand to hand combat i jakieś inne opcje. Aż wyegzekwuję pod to, po co tu przyszedłem. Dobra, tu mamy podejście, idziemy z tej mańki. Ja sobie przejdę tędy. Dobra, tu na zewnątrz, jak gdyby pokitrali się do środka, wiedzą, co jest 5. Jest jeden strażnik z tej mańki. Ja go sobie pyknę. Tu mnie ktoś z tyłu wyczaił, za mną podchodzili mnie. Dobra, zjeżdżam, bo teraz tego nie poprawię. Podchodzili moją pozycję z tyłu, ja ich nie spostrzegłem, a dzięki stealth assist udało się tego uniknąć, na przykład. Tam są dwóch typerów, jeszcze ich zdążę zdjąć, więc... Idziemy sobie dalej. Teraz już skoro i tak już... Dobra, drugi tu przyjdzie sam, tak czy siak swęszy, co jest 5. Dobra, tu mam kolejnych dwóch. Zawijam im to działko, bo jeszcze krzywdę komuś zrobią. Na tym polega ten stealth assist, w pewnym momentach się przydaje. Dobra, wbijamy się tam. No, jak fajnie, amunicja. I dalej robimy swoje. Trzeba wszystkie opcje tutaj dokładnie będzie sprawdzić, tak czy inaczej, więc... Jakaś piwniczka, no wino, świece, super stawiali, cholera. A gdzie tu jest interrogation? Na pewno w jakimś basement głęboko gdzieś przetrzymują tych jeńców i ich tam oklepują ostro. Więc póki są zorientowani na ochronę na zewnątrz, ja sobie spenetruję tutaj te podziemia, zobaczymy. Już tak troszeczkę na czuja, gdzie to może być. Otwieramy zamek. Pyks, pyks. Zobaczmy, no, co tu się święci. Nagle wszystkie świece pogasły, no kurde mol. Kurde lebele, wyciągamy pukawę i idziemy sprawdzić temat. Bełkocze coś, już mi się to nie podoba, jakieś kurwa swoje takie gadanka w języku, który jest mi bliżej nieznany. To jest ten cały kod, Toker? Stay quiet. Your life depends on it. Sit
Że zainfekowało im struny głosowe. Jakiś szaman w ogóle, nie? Fajnie zrobione. To cisza jest najlepszym sposobem na uciszenie, czy tam wyeliminowanie tego parasajtu, tych bakterii. Tym sposobem, że po prostu nie wypowiadając słów tego języka, który jest tutaj nienazwany, nie wiadomo do jakiego języka jest, że tak powiem, ta bakteria zogniskowana. Kupiłeś sobie trochę czasu. Mów. Czy jest lekarstwo? Once symptoms manifest, larva have already infested the alveoli. Larwa jakaś. At which point, nothing can be done. There is a way to halt the onset, which will prevent infection. Coś, co zapobiegnie infekcji. Potrzebna mi twoja pomoc. No to się troszkę dowiedzieliśmy, co i jak. Taki mam zamiar. Budka, token, chopper, return to base. Czyli ładujemy się do śmigłowca i szandalamy stąd. To jest gościu zbyt wiekowy, ten szaman, żeby... Szaman jest człowiekiem starszym i mógłby nie przeżyć ekstrakcji tym balonikiem Fulton's. Zlecimy do śmigłowca, no. Faktycznie ciekawe. Tak, jest to pewnego rodzaju ironia. Zamierza wymazać wszystkie języki z mapy świata oprócz angielskiego. Tą infekcją strun głosowych, jak się dowiedzieliśmy, jest to infekcja atakująca struny głosowe. Uważać, żeby nas tutaj coś nie dziabnęło. No fajnie zrobione. Teraz jeszcze bym się chciał dowiedzieć, w którym miejscu będę miał
Elf Exfiltrate area, tak zwany landing zone, czyli po prostu gdzie się można wydostać z tego obszaru tych zombiaków, chodzących trupów. Więc idziemy sobie po prostu gdzieś wyżej na jakieś wzniesienia, tam gdzie nas po prostu nie dziabną. Ja przyspieszę trochę kroku. Próbujemy ich jakoś pomijać, no może szybszym krokiem się przemieszczać, a tu zaści snajperzy. My zginiemy razem z nim, jeżeli on zginie, więc no takie dosyć odpowiedzialne zadanie. Snajperzy nas namierzają zaś. Fajnie, fajnie, ale ja dobiegam teraz kółko, nie wiem gdzie mam. Chwileczkę, ja sobie stanę, zapiszę. Tylko w jakimś innym bezpiecznym w miarę miejscu, bez tych typerów. Tutaj w miarę możemy, jak już nie wyczają. O nie, snajper, dobra, zjeżdżamy. Łażą wszędzie, boją się i troją, żeby zapobiec temu mojemu wydarzeniu, uratowania. Dobra, wyzwałem pomoc, no nic, czekamy aż przyleci helikopter w bezpiecznym miejscu w miarę i tylko wystarczy nam teraz podbiec, jeżeli się to uda. Bo najmniejsze linie oporu, bo oni zaraz tu się zjorgną, co i jak, prędzej czy później. No i właśnie zabili szamana. Dupa blada, panie. Ja bym sobie jeszcze wrzucił ten wzmocniony. Zredukuje mi to competition score to zero, ale będę miał ułatwione podejście do fabuły, chyba tak zrobię. Taki mam zamiar, kolesiu, ale co się grzejesz, no jest pełno tych zombiaków. Zjeżdżamy stąd na prędce. Dobra, zanim mnie te typery wyczają w ogóle z tymi snajperkami i tak dalej, damy sobie teraz tak picks. Chopper, helikopter, pickup. Przed nami samo gęste zakończenie zadania na stricte. Próbuję tutaj ich ogłuszać troszeczkę. Puppet like, jakby były kukiełkami sterowanymi przez właśnie z zewnątrz, jakimiś innymi osobami. Wezwałem helikopter, więc próbujemy tam się przedrzeć i po prostu zakończyć zadanie. Czekają na nas, ale będzie ciężkie podejście, bo jest nie dość, że są pełno tych typów, jakich wszędzie tu ich pozamieniali w jakieś zombiaki, to jeszcze będą próbować nas powstrzymać snajperzy. Więc tak, taktyka taka, unikamy zombiaków, unikamy snajperów do helikoptera i już nas tu nie ma. Tak to wygląda teoretycznie, jeszcze około 200 metrów, może się udać. Więc w ogóle jeszcze taki trochę otwartej przestrzeni, koryto rzeki do przejścia. Miejmy nadzieję, że nie będą tutaj się czaić gdzieś jeszcze pozostałe te ich jednostki. Znalazłem taki korytarzyk tego przejścia, no zobaczmy. I mam nadzieję, że tutaj będzie już jakoś tak to jak prościej troszeczkę nam to wyjdzie jak trzeba. No i git. No zjeżdżamy w Chicken Hutcie. Stealth assist, ale jakoś sobie poradziliśmy z tym zadaniem. No jest to dla mnie nowe jakby tako, więc miejcie to na uwadze i przymknijcie oko na ten stealth assist, bo już nie wiedziałem jak sobie poradzić z tym zadaniem. No mamy tak, ale mi wyzeruje tak czy siak, bo korzystałem ze stealth assistu, więc mi pewnie tak wyzeruje moje osiągnięcia. Mission completion rate, który się liczy potem w rankingach globalnych i online. No zobaczymy później jak to wyjdzie. Lifesaver, heroizm rośnie, bohaterstwo. Dolicieli jakąś tą karę umowną. No na pewno w tym stealth assistie, czy tam w Chicken Hut doliczają codename Chicken. Aż trudno, ale zadanie mam zrobione, tak czy inaczej.
to tyle z tego vloga poświęconego Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Kolejny wątek fabularny odsłonięty przez twórców, przez Hideo Kojimę na kanale Sildur Necrux Games. Zapraszam na kolejne moje materiały. Hej! Turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infecting another. However, it doesn't affect only the parasite. It alters the host as well. The infection will be contained, and you and your men will also be rendered. That is the price you must pay to regain your speech. Czyli zatrzyma to infekcję, ale ci, którzy skosztują tego medykamentu, będą bezpłodnymi. Ci, którzy skorzystają z tego medykamentu, aby ocalić swoje struny głosowe i wokal i tak dalej, możliwość wypowiadania się, będą bezpłodnymi. After the convoy they were escorting, cargo some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea. Coś za kolorowo. No to działo się dziś na kanale Sildur Necrux Games we vlogu poświęconym Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Kilka różnych ciekawych wątków poruszył twórca gry razem z programistami. Bezpłodność w szeregach Modern Base po zażyciu tego lekarstwa i ciekawy wątek z walką powietrzną, który czeka nas, jak pokazało tutaj nam całe to wydarzenie. Walkę powietrzną, która nas czeka na pokładzie śmigłowca. Jak nazwali to? To be continued. Więc zapraszam serdecznie. Hej!